Cześć, nazywam się Izabela Jaworska i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać takie oto ozdobienie w formie liści jesiennych. Zapraszam do oglądania. Potrzebujemy do tego bazy Sophisticated, Tip Top, Top Super Matte, kolor Miss Moss, glasy w kolorze Tabu, Black Ghost, Adios Amigos, Elf oraz Hocus Pocus. Żel Black Poison z Arte Brillante, a także X-Wade. Ołówek, pędzelki 007, 006, Aquarel Sting oraz sonda. W pierwszej kolejności malujemy naszego zmatowanego tipsa bazą Sophisticated, równamy linię światła i utwardzamy w lampie 30 sekund. Następnie malujemy topem matowym i również utwardzamy 30 sekund. Wycieramy naszego tipsa cleanerem numer 2, żeby łatwiej nam się szkicowało, a sam szkic wykonujemy za pomocą ołówka i dobrze tutaj, aby przygotować sobie jakąś grafikę, która ułatwi nam taki wstępny rysunek, żeby obrać jakiś konkretny kształt właśnie naszego liścia. Ja sugeruję się liściem, który już wcześniej sobie wymalowałam i teraz zabieramy się do wypełniania naszego kształtu mieszanką koloru Miss Moss i Tip Topu. Wypełniamy sobie cały kształt naszego liścia. Ta mieszanka ma stworzyć właśnie taką transparentność i utwardzamy. Następnie zabieramy się już do cieniowania i tutaj pracujemy na glasach kolorem Tabu, kolorem Hocus Pocus, Adios Amigos, Black Ghost oraz Elf. Cieniujemy sobie naszego liścia tak naprawdę jak czujemy, czy wolimy sobie po bardziej zrobić w kolorach ciepłych, wtedy stosujemy więcej pomarańczowego i czerwonego. Jeżeli chcemy go stworzyć bardziej takiego chłodnego, to możemy sobie użyć brązowego oraz czarnego. Ja zawsze lubię sobie, nieważne czy to jest ciepła czy chłodniejsza wersja, zawsze dorzucić troszkę zielonego i w tym przypadku moim zielonym jest Elf. Możecie zauważyć, że czasami cofam się do kolorów, których już wcześniej używałam, ale tylko po to, żeby te cieniowanie między sobą jeszcze fajniej i ciekawiej przechodziły. Wspomagam się tutaj Black Ghost, żeby zrobić bardziej wyrazisty obrys naszego liścia. I tutaj właśnie mamy ten zielony. To jest co prawda delikatny akcent, ale zawsze ciekawe to wygląda, jeżeli już cały paznokieć pokryty jest już matowym topem. Tutaj tworzę sobie takie cienie pod liściem oraz ogonek. Również kolorem glas. I tutaj już robimy sobie taki delikatny obrys naszego liścia. Linie są nierówne, cieńsze, grubsze. To wszystko ma stworzyć taki realny obraz. Utwardzamy. Ponownie malujemy naszego tipsa matowym topem, utwardzamy 30 sekund i już na koniec taka wisienka, czyli białe linie z X-White'a. I tak samo cieńsze, grubsze, nierówne, jak widzicie specjalnie tutaj ruszam rączką, żeby te linie właśnie nie były takie graficzne i proste, bo liście takie nie są, więc nie musimy się tutaj martwić, że te linie mają być idealne. Właśnie chodzi o to, żeby nie były. Tutaj dodajemy sobie akcent w postaci Tip Topa, który ma imitować krople wody. Na koniec stwierdziłam, że troszkę za mało mi ciemnego akcentu, więc kolorem Black Poison to nadrobiłam. Tak oto prezentuje się zdobienie. Mam nadzieję, że również Wam się podoba.